Dziś dwie sztuki, dwa samce do odłowienia, tu czy z wybiegu. Będzie prezentem urodzinowym. Zlecenie dostałem ze Śląska, chłop dzwoni. Żebym tutaj podwiózł. Bo chyba taty jego 60. urodziny. Mówi, będzie hodowcą. Nie ma problemu. Za 500 zł będzie. Szkodnik! Nakryłem szkodnika. Mysia wybiera paprykę. Czemu wybierasz paprykę? Zdradzisz tajniki? Żeby cała nie zgniła. Żeby cała nie zgniła. Od czego to jest? Myślę, że tutaj jest problem. Tak jak... To jest... Wygląda jak zgnilizna wierzchołkowa. Na pomidorach często spotykane zjawisko na tych podłużnych pomidorach. I to jest słaba przyswajalność. Tylko nie pamiętam, czy jakiegoś składnika, czy ogólnie. Mysiu, wiesz coś o tym? Ja to nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? To czemu się tym zajmujesz? Ktoś musi. Właśnie. No, co się da uratować, to ratujemy. A co się nie da uratować, to indyki przetworzył, czy tam kury. I ta ostra, nie? Co, do suszenia, mysia? O, bo ona już w większości, te krzaki, to już nie będzie na przykład rodziło, można wyrwać. No tutaj są jeszcze do dojrzewania jakieś pojedyncze sztuki, ale zobaczcie, ile tego leży, taki krzak, to chyba lepiej wyrwać i niech schnie, nie? Ta papryczka. Tu jak idzie, zobacz, mysiu, jak... Żeby to podlewać, węża później ci dam. Chcesz węża? Później podlejesz na koniec roboty. Zobacz, jaki tu piękny krzak, czerwona papryka. O, nic nie zrobił, a się dorobił. O, pięknie. Nawet kijka wbiłaś, widzę, tak? To twoja robota? No tak, no po co to lepiej? Zaraz ci się nakłał. Zjedzą. Dobrze. Ona może być wrażliwa. Leży kurwa i beczy. Bez powodu. Na mnie nie, ona wyrośnie. Ona uwagi potrzebuje. Jest najważniejsza. Mniami! Co, łapiemy króliki? Pokażesz widzą, jak się łapie króliki? Ty wiesz, które samce chyba, nie? Jak na urodziny z jakiegoś ładnego, nie? No, trzeba tego daje szarego. Już. O ten o szary. A niebieskiego zostawię na razie. No i dwa takie. To tutaj pewnie dwa samce, bo przeszłorocznie wybraliśmy samice. Niech ma. Do pudła. Ten najbardziej podoba. Żelazisty? Nami! Chodź. Niami. Niami. Co, pudełko jakoś trzeba, nie? Mysia, ścinaj!
Proszę Państwa, co to jest? Co to jest? Szarlotka z miodem. No i się upiekła. Zobaczcie, wystarczy się nie ożenić. Już też będziecie mieli tak dobrze. Się nie żencie, pamiętajcie. O. Testuj. Jeszcze nie próbowaliśmy. Może będzie niemal na żywo reakcja. No to miód chyba z tymi jabłkami, nie? Ale przy tym miodzie jakieś zioło tak jakbyś wyten. Albo to lipa tak smakuje, albo jakieś zioło, nie? Nie, ale to czujesz taki jakiś kwiatek? Taki zielony posmak daje ten miodek. Ale dobre. Mysia. I to ciasto, zobacz, nadal kruche jest. Myślałem, że więcej wpije. Po nocy. I z Antonówki. Nadal chrupiące są te jabłka. Bardzo dobra. Myśu, powiedz, że lepsze nie zrobiłaś. Czy zrobiłaś? Tylko z kiedy? Bo nigdy nie jadłam z miodem. To co, ty fantazji nie masz, czy miodu? A to wiesz, cukrem pudrem zawsze sobie po wierzchu. Cukier to jest dla pszczół, nie dla ludzi. Mysia, pszczoły nam miód, a my im cukier. A propos pszczół, właśnie już mamy przygotowane stanowisko pracy w warsztacie. Najczystsze miejsce znalazłem na farmie i tam będziemy kręcić miód z Mysią. Chyba dzisiaj, na pewno dzisiaj wybierzemy. Jak się uda, wykręcimy, żeby było z głowy. Od jutra, tak jak 3 września, byśmy zaczęli karmić pszczoły. Myślę, że do 2 tygodni by były pszczoły zakarmione. Także taka sytuacja. O! Wirówka. Tutaj pozycja do odsklepywania ramek. Tu będą ramki z miodem. Tutaj ramki puste. Dziękuję, do widzenia. Tak będzie. Mysia, to było zajebiste. No jeszcze prawie cała. Już tam do śmieci. Najgorsze jest to, że musimy tą nastawkę najpierw odzyskać, żeby mieć do czego wkładać miód. W tym celu to im zostawimy, bo tu mało jest. A, ale te już trzeba brać. Ale zakitowało ładnie. Z 8 kilo 9, 10 może.
puste wyrzucimy. One tu wejdą. Może i to na nim zapiszę. Co mi te kolby, Boże? Nic się nie stanie. Widzisz jaka spokojna pszczółka? Mhm. Jeszcze? Widzisz, dymek poczuł i zobacz jak chlają miód. Co mi się? Nic, obserwuję. Zobacz, co my tu mamy. Będzie miodek? Czy na swoje potrzeby wzięły? Pusto prawie, że? Nawet pusto. A tutaj musiało coś być, skoro zostawiłem. One wzięły to. Widzisz? Czyli ubywa trzeba karmić, one do gniazda znoszą. Szykują. Robią zapas. Tutaj troszkę jest. Można wykręcić, będzie porządek.
Stąd już nadstawkę zabierasz, nie? Tak. Jak im będę kładł, to gdzieś z boku położę, czy na wierzch, one wylizą, nie? Jak będę miał czyste ramki. To ma być, kurwa, porządek. No, będziemy już mieli. Na Wielkopolskie nawet to jest. To zaraz. Ja tu pójdę. Młoda matka jest. Wymieniły sobie. Co to zostawiłem? Takie odstępy duże chuje. Tutaj trochę jest. Jedna strona nawita. Musi nam się też wypiąć. Się rzucą jak pojebane, nie? Bo teraz wiesz, każde pilnują, bo wiedzą, że idzie zima. Czasie. I pilnują ostro i jak tylko czują gdzieś jakikolwiek pożytek, jakieś żarcie, to od razu cisną. No to wiedzą, że to już zaraz zima. I pożytków nie ma naturalnych, nie? Tylko ta nawódź. No to można im zostawić. Do wylizania. No. Zabierają. Czyli zakarmiono prawda? Jak z góry już ciągną. Ale piękne ramki. I ty masz kurwa półtora słoika. Ponad 2 kilo. Stawka. Jak włożysz tutaj lekką, to następna tu lekka. Tu ciężka, tu ciężka. Nie? A jak widzisz, że masz 6 ciężkich, to od razu kładź jak leci. No. A jak mocno giba, no to możesz zatrzymać i przełożyć którąś, tylko musisz wiedzieć, w którą stronę ucieka ta. Nie? To będziesz wiedziała, która ciąży. Możesz zamienić z lżejszą gdzieś, nie? Zostawisz mnie samą skręceniem? No. Masz beczki, wszystko masz. Ja idę kozy doić.